Witam serdecznie w pierwszym odcinku mojego wideoporadnika dotyczącego pracy ze sterownikiem SCGA TC7226 oraz oprogramowaniem dla systemu Windows, które pozwala nam na zmianę parametrów sterownika poprzez połączenie USB między komputerem a sterownikiem. Sterownik należy podłączyć kablem USB do komputera, następnie sprawdzić w menadżerze urządzeń, na którym porcie zainstalował się sterownik. W systemie Windows 10 sterownik zostanie automatycznie pobrany z sieci i zainstalowany, więc nie trzeba szukać żadnych dodatkowych sterowników. Gdy wiemy już, na jakim porcie zainstalował nam się sterownik, możemy połączyć się z programem, wybierając port, na którym zainstalował się sterownik i wciskając Connect. Po prawidłowym połączeniu sterownik wyświetla nam informacje, które są przekazywane na żywo między sterownikiem a wyświetlaczem lub sterownikiem a oprogramowaniem dla systemu Windows. Jak możecie zauważyć, ani jedna ramka, ani jedna funkcja po połączeniu ze sterownikiem nie ma wpisanej wartości. Pierwsze, co należy zrobić, należy odczytać aktualną zawartość sterownika, klikając Read from Controller. W tej chwili mamy aktualne nastawy sterownika. W tym przypadku włączona jest obsługa odczytu prędkości pojazdu z systemu ABS. Włączony jest monitor stanu akumulatora i nastawy dla samochodu, jak i na przykład nastawy ciśnień. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić ustawienie ciśnień, bo to jest coś, co sprawia chyba najwięcej problemów z pracy ze sterownikiem. No nie tylko takim, tak? Bo ustawianie map paliwowych w sterownikach standalone do silników benzynowych też niektórych przyprawia o siwe włosy. Więc myślę, że od tego warto było zacząć. Oprogramowanie posiada szereg różnych zakładek, m.in. Shift Pressure, czyli ciśnienie przełączania. Ciśnienie przełączania jest ustawiane zarówno dla biegów w górę, jak i w dół. Lecz ta zakładka Shift Pressure nie jest naszym docelowym ustawieniem ciśnienia. Zakładka Shift Pressure jest zakładką pozwalającą na sprawdzenie, czy jakieś przełączanie biegów następuje. Przy tych ustawieniach w zakładce Shift Pressure mamy tak naprawdę dwie wartości stałe, czyli wartość modulacji MPC jest ustawiona na stałe, nie zmienia się, oraz nasze obciążenie silnika, load, bazujące na pozycji pedału gazu, też jest ustawione na maksimum. Aby skorzystać z tych ustawień, należy w setupie wyłączyć TPS i oczywiście po wyłączeniu wysłać informacje do kontrolera, żeby zostało zapisane. Naszymi docelowymi mapami odnośnie sterowania całą skrzynią biegów są mapy ukryte pod przyciskiem Map Editor. Aby korzystać z tych map, należy najpierw włączyć TPS, czyli odczyt z pedału gazu i oczywiście zapisać tą wartość do sterownika. Jeśli korzystamy z połączenia przez szynę CAN bus, informacje o TPS-ie idą po CAN busie ze sterownika silnika. Jeśli mamy zwykły potencjometr podłączony do sterownika bezpośrednio, wpierw musimy wykonać kalibrację TPS-a. Klikamy rozpoczęcie kalibracji. Na nienaciśniętym pedale gazu klikamy set minimum. Na maksymalnie wciśniętym pedale gazu wciskamy set maksimum. W ten sposób mamy wyregulowany nasz pedał gazu. Możemy przejść wtedy do zakładki Shift Pressure i Map Editor. Map Editor jest narzędziem pozwalającym na wyciągnięcie mapy z pamięci sterownika. Mamy tu różne mapy, na przykład mapa SPC dla przełączania 1.2, mapa MPC dla przełączania 1.2, mapa SPC dla przełączania 2.3 i tak dalej. Tworzymy przykładową mapę dla biegu 1.2 i klikamy odczytaj. Mamy tutaj wartości domyślne przypisane w pamięci sterownika. Na osi poziomej mamy nasze obciążenie, czyli nasz load od 0 do 100, a w osi pionowej mamy temperaturę ATF-u od minus 20 do 100 stopni Celsjusza. Dla każdego przełączenia przy danym
obciążeniu i przy danej temperaturze należy odpowiednio wyregulować ciśnienie. Ciśnienie reguluje się klikając dwa razy w kratkę, wpisując własną wartość. Te wartości to są wartości procentowe od 0 do 100%. Po tym zabiegu należy oczywiście wartości wysłać, zapisać do sterownika klikając Write. Omówiłem, czym tak naprawdę się różnią te dwie zakładki. Często i gęsto bywa tak, że osoby zaczynające pracę ze sterownikiem bazują tylko i wyłącznie na zakładce Shift Pressure. To nie jest zakładka do jazdy na co dzień. Może być tak, że ciśnienia, które ustawicie sobie tutaj w tej zakładce dla danej wartości temperatury ATF-u, mogą nie działać przy innej temperaturze ATF-u. Biegi zaczną zamieniać się miejscami, biegi nie będą wchodziły, biegi będą się wybijały, powiedzmy wbije się dany bieg i cofnie na bieg poprzedni. Jest to właśnie związane z tym, że ATF, jak i obciążenie silnika są wpisane na stałe. Tak wygląda podstawowa praca z tymi zakładkami. Odnośnie samego już ustawiania ciśnień zrobię osobny film, w którym będę chciał omówić, co zrobić, gdy mamy problem z przełączaniem biegu. Maksymalne ciśnienie i maksymalna modulacja to nie jest klucz do sukcesu, że bieg będzie przyłączany, ale będzie przyłączany źle. Nie, on na przykład w ogóle nie będzie przyłączany. Jest to rzecz normalna. Trzeba dobrać odpowiednie ciśnienie przełączania i to jest pierwsze najważniejsze, a później dobrać odpowiednią wartość modulacji. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka. Dzięki.